Cześć, jestem Mubex, witam was w kolejnym odcinku z serwera Lotaria. W tle macie bicie wiedźmy, a my sobie wylosujemy jedną liczbę z zakresu od 1 do 1000 i będzie to liczba, która będzie odpowiadała jakby zakresowi łapek. Jeżeli powiedzmy wylosuję tutaj liczbę 536, no to jeżeli wbijecie 536 łapek w górę, to kolejny odcinek będzie dłuższy, w tym wypadku akurat o 5 minut. Każde 100 łapek to 1 minuta. Zaczynamy od 12-minutowego odcinka, tak więc powiedzmy będzie liczba 536, wbijacie ją, no to odcinek będzie kolejny o 5 minut dłuższy, czyli będzie miał 17 minut, jak łatwo policzyć. Dobra, tak więc losujemy sobie jedną liczbę, zobaczmy. 941, o kurde, no to wylosowało z tego górnego przedziału. Tak więc jeżeli wbijecie 941 łapek w górę lub więcej, nie wiem przez ile, przez dzień, dwa, może coś takiego, to wtedy kolejny odcinek będzie miał o te 9 minut dłużej, czyli wyjdzie, że będzie miał 21 minut. Tak więc powodzenia. Dobra, będziemy robić kruka na plus 8. No i chuj. I chuj. Ile ja mam? Dobra, raz można spróbować. No, GG. Dobra, tutaj bodzie. Wyjebane mam. Wyjebane. Wyjebane. No i teraz przy 60 zrobił. Ale chuj. Teraz zrobimy pas. 65. No chociaż to niech zrobi. To niech zrobi naprawdę. No f... Ty kurwo. 5 pereł tu bierze, 5. Pół nocy to dropiłem. Pół. Dobra, możemy ulepszyć jeszcze raz kruka. Mhm. Także ten. Akurat na złość nie chce wchodzić. Akurat na złość. Tak go szybko potrzebuję, bo mam szarpę pożyczoną. No. A niedługo tą szarpę będę musiał oddać i zostanę bez szarpy. Czarne lód, easy, białe perły. No te perły to jest najgorsze. Białych to ja nie mam w ogóle, nie? Ja wbiję chyba na plus 7 tego kruka i metalem go zrobię, nie? Ja chyba tak zrobię, naprawdę. No i będziemy dobijać 97 level, tutaj przy okazji się Metin2 zrespy, tak więc... A może sobie od razu do niego podjadę. Nie wiem, czy mi coś nie padło, przypadkiem, wypadkiem. Dobra, odpalę sobie do razu, czemu by nie? Zaraz pójdę i tak kupić za PO. 3, dobra. Ile tu mamy? 50, 59, 60. Jeszcze 3 levele zostaną. Ale ostatni się XP ponad godzinę. Już chyba to mówiłem, w sumie nie pamiętam. Zobaczymy jak to będzie szło. Mam teraz tylko tego PDK-a i jeszcze jednego. Tak więc ewentualnie albo kupię, albo może się uda dropnąć z Metinów. Zobaczymy jak będzie ze spotami teraz. No i dobra, level wbity, tak więc słyszymy się albo na kolejnym, albo na czymś innym. Dobra, słuchajcie, tak ogólnie jak pomyślałem, to możemy sobie teraz pomieszać partę przy okazji XP, tak więc czemu by nie tak naprawdę. Mam ile tutaj? 800, tu jest 2, o super. Czasem zsiada z tego wierzchowca, to jest denerwujące. 2200, no 2300 zmianek plus cały czas mi jeszcze leci i tam nie mam wymienionych dodań, ale póki co nie schodzę ze spota. No i słyszymy się jak wejdzie coś konkretnego, oby weszło. Dobra, słuchajcie, wbiła nam parta, wbiła nam 15 siła, 10 ludzi, 20 szybkość zapięcia, 20 orki, 5 spowolnienia, tak więc to nie jest nic topowego, to jest po prostu w moim zdaniem dobra parta. Na dłuższą metę to jest po prostu dobry item, ale to nie jest nic topowego, typu powiedzmy jak tutaj było jeszcze 15 z ręki, które tutaj najbardziej brakuje. 10 życia mi jest w tym momencie niepotrzebne do party w ogóle, to samo z krytem, ewentualnie trucie, ale to też raczej nie, bo to w hełmie będzie, tak więc no tylko ta z ręka, ale to już jest do przerabiania z tego względu, że kiedyś może będę ewentualnie zmieniał, może kupię po prostu coś wytasowanego i wtedy będę ulepszał coś lepszego, albo kiedyś wytasuję. A w tym momencie to jest naprawdę ok, broń, zresztą broń mi się przyda do bicia czasem po prostu na spocie, jak ktoś wie, coś takiego. I to jest główny powód, czemu ją będę przerabiał, a item jest na tyle ma dobre bonusy, że potem ze sprzedaniem raczej większych problemów nie powinno być, bo tak jak już powiedziałem, to jest w miarę dobry item. Nic topowego, ale po prostu taki przyzwoity item. Teraz tak, będziemy mieszać sobie stalkę 9, która nam poleciała z wiedźmy. Ja sobie ustawiam tutaj 3 razy 10. Miecze, dwuręka, sztylety. O, miecze, dwuręka i sztylety. I zaraz się widzimy, ewentualnie przelecą wszystkie zmianki.
Chyba, że będę coś zmieniał z błonami, nie wiem, zobaczymy. Ej kurwa, GG, to jest mix. Zajebiście. Ale ja mam na tyle zmianek, że póki co nie sobie to stoi. Wywalone mam. Ale to jest mix. Jebane ścierwo. Robimy partę na plus 7. 65. Dobra, siedź, zajebiście. Laska męcz, co znajdę i zaraz się słyszymy. Dobra, słuchajcie, ulepszamy. Dwa razy, mogę dwa razy, tak. Metalem robimy. Dobra, siedzi, nice. 40% niebieski, to. Spalił. Dobra, diamentowych nam brakuje, zaraz znajdę. Ile ja tego mam? Diamentowych chyba mam jeden. No, zaraz się widzimy. Robimy jeszcze raz. Zrobił, pięknie. Zajebiście. Tutaj mam ulepszanie kruka i party na zmianę tak naprawdę. Ogólnie przerobienie już tutaj zabójcy żółtego smoka. Ulepy dosyć łatwe są, zwłaszcza na partę, w sensie na przerobienie i tak dalej. One są dosyć tanie na sklepach. Gorzej z krukiem, ponieważ te diamentowe i diamentowe klucze i niebieskie kryształy są naprawdę w cenie. Jedna sztuka takiego ulepa umie chodzić po 5 kaka i jeszcze znaleźć. Teraz już jest łatwiej, ale na tamten moment mało tego w ogóle było na sklepach. Tak więc tym większa była frustracja jak paliło. No i tutaj też ulepy na przerobienie zbroi. Te wszystkie rubiny, szafiry i co tam jadeity jeszcze. Tego też za dużo nie było, za dużo nie leciało. No i też 45% na przerobienie. To jest jednak, że tak powiem, lekki koszmar. Co więc jeszcze mogę powiedzieć tak naprawdę? No widzicie, jak mi kruka na plus 9 w tym momencie pali. Duży niefer, naprawdę. Ktoś, kto oglądał wcześniejsze odcinki, może pamiętać, jak mi szybko stalka na 9 biła. Dla Woja, a ulepy i procenty były dokładnie takie same. Tak więc no w tym momencie duży niefart. No i w sumie co mogę wam jeszcze więcej powiedzieć? No chyba nic w sumie jeszcze. Ja no w sumie nie mam już co powiedzieć tak naprawdę. Tak więc ja się na moment wyłączam, macie jeszcze z 2 klipy bez głosu i zaraz wracamy, że tak powiem, do głosu live. Czekaj, bo ja tu kuźwa łuk ulepszam. No i spalił, no! No i znowu nie mam niebieskich kryształów, no ja pierdolę. Dobra, podjęłem bankowicz do sztuki. Zrób. No i spalił! No i znowu spaliłem to ścierwo! Dobra, robimy szarfę, kombinacja. Absorbowanie bonusów, tak. Bierzemy tutaj łuczek, aha, dobra, lepiej trzeba dać szarfę. Jep. Dobra, 10,91, 7 średnie, siła 2. No i mamy. Git. Trzeci raz spaliłem, nie, to jest porażka, kuźwa. Żeby nie móc przerobić itema. Robi 65%, czy to jest dużo? Jest, zrobił. Zajebiście. Niebieska perła, wodny kryształ. Dobra, ile mam w ogóle wodnych? 9 sztuk.
Dobra, robimy pas na plus 9. Ile tu było? 45%? Tak, dobra, proszę, niech zrobi, błagam. Niech on zrobi. Nice, super. Dobra, robimy pas, kupiłem i perły, i niebieskie kryształy. No i spalił. Weźmiemy jeszcze. Dobra, mamy jeszcze 3 sztuki. Kocham to. Ostatnie 3 ci sprzedaję. Dobra, ostatnie 3 bierzemy. Niech teraz wejdzie, bo będzie ciężko. I przy okazji sobie od razu broń zrobimy. Tak więc spróbujemy. Czemu ja mam takiego niefarta, kuźwa, w tych itemach, nie? I... Dobra, zajebiście, nie? Tak się bawić. O, chociaż tyle. 45. Spalone. No dobra, GG. Dobra, mam 2 metale jeszcze i robimy broń. Czekajcie, ile ja mam tych fletów w ogóle? 13 sztuk, dobra, 2 razy. Raz spalił. Dobra, GG. Dobra, robimy jeszcze bronzę. Nie, no wszystko mi pali. Dobra, Benek nam wbił za drugim razem, nie? Dawałem mu perły i teraz mu oddaję za metal. Za drugim razem on wbił, tak więc kuźwa, nie wiem. Ale siedzi chociaż tyle, nie? Porażka. 55%, nie, ja już to widzę, jak ja to palę. 55. I czekajcie, ile ja mam w ogóle tych ulepów? 65 mam tych. Nie widzę tamtych innych. Ale wychodzi na to, że chyba mogę ich mieć sporo. Dobra. Kupujemy brązę. Dobra, mamy. Zajebiście. Za 100 kaka ataka. Beautiful. W tym odcinku to wszystko, tak więc dzięki za oglądanie. Tych łapek nie bierzcie tak bardzo na serio, no bo po prostu jeżeli ich nie wbijecie, no to odcinek się pojawi standardowo i będzie miał te 12 minut więcej. A jeżeli mnie zaskoczycie i wbijecie aż taką liczbę, no to... to będziecie mieli odcinek dłuższy. Dajcie znać, czy w kolejnym odcinku chcecie też coś takiego. Może się wtedy sfarci i będzie tych łapek mniej, powiedzmy będzie 536, to myślę, że to jesteście w stanie dobić, bo te 900 parę myślę, że może być lekki problem, ale zobaczymy, może dacie radę. No a wtedy to działa dla was na plus, bo tak naprawdę, jeżeli traficie 500 ileś, no to jesteście w stanie to zrobić i odcinek będzie o te 5 minut dłuższy, tak więc myślę, że build dobry. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, do kolejnych materiałów, na razie.